Cześć, witajcie moi widzowie na Facebooku oraz na YouTubie. Dzisiaj w związku z wizytą wspaniałego gościa, jakim jest Krzysztof Lipała, saksofonista, mój kolega w moim studiu, postanowiłem, że otworzę nowy cykl pod tytułem Obalanie mitów o saksofonie i na pierwszy rzut wzięliśmy dzisiaj maszynki do saksofonu, różne maszynki do saksofonu altowego. Mamy ich 6 rodzajów, natomiast dla was mamy coś w rodzaju blind testu. Postanowiliśmy dzisiaj zrobić coś na zasadzie konfrontacji, także jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę oglądnąć blind test, który będzie za chwilę i podajcie numery brzmienia saksofonu, które wam się najbardziej podobają. Mamy 6 rodzajów, mamy takie wypasione, które kosztują po 400 zł, mamy takie, które dostajemy do ustników, ale mamy też niespodziankę, mamy też 2 trytytki, które nie kosztują praktycznie nic, także jeżeli słyszycie różnicę i jeżeli macie coś do powiedzenia na temat brzmienia, wytypujcie swoje pod tym filmem, pod nagraniem. Ja będę za kilka dni montował odcinek, który pojawi się już w najbliższą sobotę na moim kanale. Natomiast ci, którzy najciekawiej podadzą uzasadnienie swoich typów, będę miał kilka nagród. Mam dużo strojków, które dostałem do testów, także bardzo chętnie porozsyłam je po moich słuchaczach i po moich widzach. Zatem zapraszam teraz na blind test, a pod tym filmem wpisujcie swoje typy i swoje propozycje.